jestem na spacerze właśnie i złapał mnie trochę deszcz, ale udało mi się tutaj schronić pod takim zadaszeniem. Także mogę nagrać w ten sposób dla Was krótkie słowo na zbliżającą się niedzielę. Ewangelia niedzieli, tej najbliższej, ukazuje nam pierwszą misję apostołów. Apostołowie wyrzucają złe duchy, namaszczają olejem chorych, uzdrawiają, ale nie można przeoczyć tego, co ewangelista umieścił na początku. A na początku wyraźnie wskazuje na wezwanie do nawrócenia. I okazuje się, że to wezwanie do nawrócenia jest kluczowe dla misji apostołów. Otwarcie się ludzi na orędzie o nawróceniu jest decydujące dla misji apostołów. Dzisiaj wielokrotnie mamy do czynienia z sytuacją nieprzyjmowania słowa kierowanego do człowieka. Wielu dzisiaj nie przyjmuje orędzia o nawróceniu głoszonego przez Kościół. A tymczasem warunkiem uzyskania skutecznej pomocy jest słuchanie. I podobnie dzieje się w przypadku uzdrowienia. Najpierw muszę usłyszeć o kimś, kto jest w stanie ofiarować mi dar odzyskanego zdrowia, duszy lub ciała. Najpierw muszę usłyszeć. Święty Paweł również pisze, że wiara rodzi się ze słuchania. Tak? Czyli to jest, powiedzielibyśmy, warunek konieczny, warunek sine qua non. Muszę usłyszeć, muszę otworzyć się na Boże Słowo. Najpierw muszę usłyszeć. Ogromnym szczęściem jest możliwość słuchania dobrej nowiny, dzięki której możemy zostać uzdrowieni, szczególnie z chorób duchowych. Naszą modlitwą i życiem sakramentalnym podtrzymujmy w sobie gotowość do słuchania Słowa, do słuchania Bożego Słowa. Dzisiejsza Ewangelia ostrzega nas również przed konsekwencjami nieprzyjmowania Bożego Słowa. Pamiętajmy, że Słowo Boże jest kierowane do każdego, dociera do każdego człowieka. I nie jest ważne, kto jak żył, co zrobił, jak długo lub czego nie zrobił, ale to, jak bardzo jest otwarty na nie, jak bardzo otwarty jest na Boże Słowo. Dlatego prośmy dzisiaj o łaskę słuchania Słowa Bożego. Prośmy o łaskę otwarcia się na Boże Słowo, tak abyśmy w naszym życiu mogli dostąpić trwałego i zupełnego uzdrowienia. Serdecznie pozdrawiam, życząc Wam wszystkim dobrej, udanej, błogosławionej, słonecznej przede wszystkim niedzieli. Tu jak widać już przestało padać, dlatego tego Wam życzę i dobrej pogody na zbliżający się rozpoczynający się nowy tydzień. Wszystkiego dobrego, błogosławionej niedzieli i błogosławionego tygodnia. Serdecznie pozdrawiam.